tvpodkarpacie.pl. Podczas ostatniej sesji Rada Miasta Sanoka przyjęła uchwałę w sprawie nadania tytułu honorowego obywatela Królewskiego Wolnego Miasta Sanoka doktorowi nauk medycznych Stanisławowi Kułakowskiemu. Posłuchaj, jak inicjator tego projektu, radny Jan Biega, argumentował swoją decyzję. Pan dr Stanisław Kułakowski jest wybitnym, znanym i cenionym specjalistą w dziedzinie kardiologii. Jego zawodowa i naukowa kariera po ukończeniu studiów w 70 roku na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Lublinie rozpoczęła się w tym samym roku w Szpitalu Powiatowym w Sanoku od lekarza stażysty poprzez wszystkie szczeble naukowe i zawodowe, aż po stanowisko ordynatora oddziału kardiologii, którym był przez 11 lat do czasu przejścia na emeryturę w ubiegłym roku. W 72 roku został młodszym asystentem na oddziale chorób wewnętrznych. W 74 uzyskał specjalizację pierwszego stopnia w zakresie chorób wewnętrznych oraz został asystentem na oddziale chorób wewnętrznych. W 77 roku uzyskał specjalizację drugiego stopnia w zakresie chorób wewnętrznych i został starszym asystentem na oddziale chorób wewnętrznych, natomiast w roku 78 awansował na stanowisko zastępcy ordynatora tego oddziału. W 1981 roku uzyskał specjalizację z zakresu kardiologii i został starszym asystentem poradni kardiologicznej. Od 1995 do 2001 roku pełnił obowiązki ordynatora oddziału wewnętrznego drugiego sanockiego ZOZ-u. W 1997 roku osiągnął stopień naukowy doktora nauk medycznych, a w 2001 został wybrany na stanowisko ordynatora oddziału kardiologii szpitala w Sanoku, które piastował do roku 2012, kiedy to, jak wspominałem, przeszedł na emeryturę. Pełniąc kierownicze funkcje w placówkach służby zdrowia, mimo odpowiedzialnych zadań zawodowych, społecznie organizował liczne konferencje, sympozja i warsztaty naukowe, jak na przykład sanockie warsztaty kardiologiczne, w 1998 roku, czy cyklicznie odbywające się od 2001 roku spotkanie kardiologiczne. Łącznie w latach 92-2012 zorganizował 18 różnych szkoleń i konferencji w dziedzinach poświęconych zdrowiu i chorobom serca. W 2001 roku był delegatem na 18 Europejski Kongres Kardiologii Nieinwazyjnej w Krakowie. W latach 90-2006 kształcił 28 młodych lekarzy, którzy pod jego kierownictwem uzyskali specjalizację z zakresu chorób wewnętrznych i kardiologii, bądź ją rozpoczęli. Jest autorem 29 artykułów i rozpraw naukowych z dziedziny kardiologii. Podejmował również w tym czasie wiele działań dotyczących rozwoju bazy leczniczej na terenie miasta Sanoka. Jego osobiste starania i zaangażowanie pozwoliły na uruchomienie w 2001 roku oddziału kardiologii na bazie drugiego oddziału wewnętrznego szpitala powiatowego w Sanoku, ulica Konarskiego. W latach 2004-2005 swoim zaangażowaniem i pomocą przyczynił się do utworzenia Wydziału Pielęgniarskiego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Sanoku. Dzięki temu uczelnia ta kształci wykwalifikowany personel medyczny, poszukiwany i ceniony w całym regionie. W roku 2010 zaangażował się osobiście w sprowadzenie specjalistów kardiologów z Krakowa i utworzenie w Sanoku Podkarpackiego Centrum Interwencji Sercowo-Naczyniowych z oddziałem hemodynamiki. Dzięki jego osobistym staraniom i zabiegom udało się pozyskać fundusze na doposażenie i zakup nowoczesnego sprzętu dla wyżej wymienionego oddziału. Również dzięki jego determinacji w 2011 roku pozyskane zostały środki na remont pomieszczeń na nowy oddział kardiologii w Szpitalu Sanockim, który aktualnie dzięki panu Kłakowskiemu jest jednym z najlepiej funkcjonujących i wyposażonych w regionie. Pomimo przejścia w 2012 roku na emeryturę, w dalszym ciągu angażuje się w działalność społeczną naszego miasta, działa na rzecz bezpieczeństwa zdrowotnego społeczeństwa, włączając się bezinteresownie w akcje informacyjne o zapobieganiu chorobom serca, organizowane w szkołach i zakładach pracy. Corocznie organizowane przez miasto bezpłatne badania EKG w ramach zbiórki środków na sprzęt szpitalny, działając jako członek Rady Naukowej miesięcznika naukowo-informacyjnego pod tytułem Stetoskop i Skalpel oraz poprzez aktywną pracę w stowarzyszeniach naukowych i zawodowych, takich jak Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, Polskie Towarzystwo Lekarskie, czy społecznych, takich jak Towarzystwo Przyjaciół Sanoka i Ziemi Sanockiej. Za działalność społeczną i zawodową uhonorowany jest wieloma nagrodami i odznaczeniami państwowymi, resortowymi i samorządowymi, w tym wymienię w kolejności historycznej, czyli datowo przyznawanych, złotą odznaką honorową za szczególne zasługi dla związku przyznaną w 1984 roku przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów.
Odznaką honorową za zasługi dla województwa krośnieńskiego drugiego stopnia przyznano w 1986 roku przez Wojewódzką Radę Narodową w Krośnie. Odznaką zasłużony Bieszczadom przyznano w 1987 roku przez Wojewódzką Radę Narodową w Krośnie. Srebrnym Krzyżem Zasługi przyznanym uchwałą Rady Państwa w 1989 roku. Odznaką honorową za wzorową pracę w służbie zdrowia przyznaną przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w 1989 roku. Dwukrotnie honorową odznaką za zasługi dla Sanoka przyznaną przez Towarzystwo Przyjaciół Sanoka i Ziemi Sanockiej w latach 2008 i 2012. Oraz nagrodą burmistrza miasta Sanoka w dziedzinie społecznej aktywności na rzecz miasta w 2009 roku. TV Podkarpacie.pl